Hej, hej, hej! Witam Was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam Was na kolejny odcineczek z Cattle & Crops. Jak widać, jedziemy z zestawem Lemkena po nasiona. Ja wiem, jaki błąd popełniłem. To ustrojstwo, które kupiłem, to jest po prostu kultywator z możliwością nawożenia. Także jak wrócimy, będziemy nawozić, później będziemy siać i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jedziemy po pszenicę, także zobaczymy się, jak dojedziemy. No i dojeżdżamy już, dojeżdżamy. Nic nie jedzie, nie jedzie. Kawał kloca, kawał maszyny. Mój znacznik. Dobra, teraz musimy uzupełnić go. Mału. Dobra, ręczny i musimy tak wybrać sobie nasiono, czyli to ma być pszenica. I zasypmy. Ładny lemkenek, mi się podoba. Obie części musiałem kupić osobno, niestety. O, mamy pełno, co mnie bardzo cieszy. Więc wyjeżdżamy stąd. Dobra, czekajcie, zaciągnę sobie ręczny. Mapa. Nasze pole. Właściwie nie. Na podwórko trzeba jechać. Tutaj jeszcze dociągnąć się, dobra. I jedziemy. Nie wyjeżdża mi tu nic, nie. Dobra, to widzimy się, jak ja dojadę. Szkoda, że nie słychać klikania kierunkowskazu. Dobra, podpinamy się pod to nasze ustrojstwo, które ja niezdarnie wziąłem za siewnik, a to jest po prostu kultywator z możliwością dobra, przypnij. Dobra, niech się rozłoży. Kawał maszyny. Pieseł spadł wam i stąd. Puścić. A kurde, ciągnie go. Czekajcie, jak tu jest z... Aha, czyli tu nic więcej nie zrobimy. Czyli tylko tak. Tylko czemu on mi nie... On mi nie ten... Nie roz... On mi nie chce rozrzucić tego... Nawozu. Nie podoba mi się to. Dobra, nie będę się tym bawił. Zobaczcie, nie idzie nawóz. Nie schodzi.
No nie wchodzi. Dobra, składam to ustrojstwo. Trzeba to będzie sprzedać i tyle. Tylko jeszcze nie wiem za bardzo, jak się pozbyć teraz tego nawozu z tego. Nie wiem, gdzie tutaj się utrzyma nawóz. Więc ja sobie go tu postawię. A my się weźmiemy za... Weźmiemy się za... Za siebie. Tu w ogóle te przewody nie są podpięte. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Dobra, idziemy. Podpiąć. Ła. Targnęło nim trochę. Dobra, drzwi się zamknę. I jedziemy. Siać. Mam nadzieję, że mi się uda to. Najwyżej później siewkę się kupi i siewką się objedzie i dobra. Dobra, rozłóżmy. Ale on mi się złożył. Dobra. Czekajcie, może by on tutaj jeszcze teraz... A, on jest włączony, dobra. Nie, 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 to ma być złożone. Tego nie chcę. Włącz system obsiewania. To jest włączone. No i dobra, to chyba to tyle. Zobaczymy, czy on będzie się. Moje pierwsze siewy. O, widzę, że schodzi pszenica, więc sieje. Cieszy mnie to niezmiernie. Fajną fotę na miniaturkę się strzelimy. Kurde, zjeżdża mi tu. Dobra, poprzeczniaka i tak trzeba będzie później poprawić. Sąsiadowi na pole, żeby nie wjeżdżał, bo tutaj się gniecie wszystko. Sieje. Zostawiam. Czekajcie. Spróbujmy sobie jednak te... nie w tą stronę. To jest rozłóż prawy. A gdzie jest rozłóż lewy?
No nie mam. Mamy tylko to. Tu jest. Nie, to jest drabinka. Mogę otworzyć tę pokrywę. To mi nie jest. Trzeba specjalnie opróżnić zbiornik. A tu mam tylko prawy. No to lipa trochę. No trudno no. Będziemy sobie jakoś radzić. Pomału. Pieseł. Nie wiem jak pieseła nazwać, po prostu będę mówił pieseł i tyle chyba. Pieseł i koteł. Co piskasz? Piska tam pieseł no. Ale nawet się to ładnie zasiewa. Później da się jakieś tam... Później damy sobie jakieś nawozy na to. I to będzie rosło, no niestety mamy tylko jedno pole. Ale zastanawiam się nad zakupem pola, więc... Nie wiem jak z kosztami, bo już tych pieniędzy za dużo nie mam, a jeszcze muszę sprzęt kupić. A zastanawiam się w ogóle też nad sprzętem, czy ja będę... Kurczę... Co tu za sprzęt jeszcze mi jest potrzebny, no. Słomy nie będę prasował. Będę chciał na sieczkę wszystko przepierdzielać. Więc po prostu jeszcze jakiś tam rozrzutnik nawozu sobie kupimy. I to. No rozrzutnik siewkę do nawozu i tyle. No tu dołki jakieś są, kurde. Dlatego tak jest. Jak mnie ściąga, no? Najgorsze jest to, że ja nie widzę, czy włączyłem, czy nie włączyłem. Wirniki są włączone. Stój. Wirniki mamy włączone. Włącz system. Teraz dopiero ruszył. Ale idzie to ładnie, powiem. I jeszcze mi tej pszenicy zostanie na drugi rok. Ha. Niepotrzebnie aż tyle kupiłem. Żebym tam sąsiadowi w szkodę nie wjechał.
Ciekawe, czy on ma jeszcze jakieś takie, że jak ręcznie się do niego podejdzie, czy on coś można będzie w nim włączyć. Dobra, wyjdźmy i zobaczmy. Drabinki. Mogę tylko odłączyć go. No niestety tego nic z tym nie zrobimy. Mogę go tylko odłączyć. Dobra, to nie, ja tu nic nie będę odłączał. Jedziemy dalej. Kurde, jak spadnie, to tak rypnie o to glebę, że to aż szkoda maszyny. A trzeba popatrzeć za modyfikacjami jakimiś. Wiem, że ciągniki to były, ale jak to teraz będzie wyglądało, to nie wiadomo, nie? Dobra, ja sobie będę siał, nie będę przedłużał. Widzicie, jak to wygląda fajnie? Dojedziemy do końca, jeszcze sprawdzimy na mapce, jak to wygląda z zasiewem. Dobra, spójrzmy się na mapę. Nie tu. F2. Też nie F2, F1. Posiadamy pola. Posiadamy tylko tą. Czynniki wzrostu. Zobaczmy. Nic się nie pokazuje. No ale pisze, że 29%, więc nieźle. No dobra, tutaj może być. Tutaj jest najgorzej. O, i tak jak widać, zobaczcie, jakie dziury pozostawiało mi, no. Spulchnione jest. Głębokie spulchnienie jest. No i dobra, i tak to będzie wyglądało. Dobra, ja będę kończył. My się widzimy w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Ja Was gorąco pozdrawiam. I oczywiście, jeśli Wam się odcineczek podobał, to liczę na jakiś komentarzyk. Może jakaś łapeczka by się przydała. Także do zobaczenia. Cześć.